Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie o groźne objawienia Maryjne. Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie dzisiaj brzmi. Proszę księdza, nagrał ksiądz ostatnio odcinek o szczepionkach, który nie bierze pod uwagę ostatnich objawień Maryjnych. A Maryja bardzo wyraźnie się wypowiada o tym, że nie powinniśmy się szczepić. Jakie jest Księdza zdanie w tym temacie, ponieważ uważam, że Maryja jest ważniejsza od biskupa? Proszę o Księdza komentarz. Pytanie jest bardzo na czasie i przede wszystkim tak. Wiemy, w jaki sposób bada się objawienia Maryjne. Czy one są prawdziwe, czy nie? I to nie jest kwestia uznanowo, uznaniowości, że my sobie powiemy, że chyba tak. Tylko pierwsze, co się robi, to czy, ono, czy to objawienie jest zgodne z nauką Kościoła. I nauką oficjalną, i nauką, którą Kościół interpretuje. I to, co słyszymy dzisiaj o tych objawieniach, które gdzieś chodzą w internecie, o końcu świata i o czasach apokaliptycznych, co z jednej strony jest prawdą, jesteśmy czas, cały czas w czasach apokaliptycznych, cały czas jesteśmy w oczekiwaniu na koniec świata. I, ale to nie my będziemy wiedzieli, kiedy, ani Matka Boża nam nie objawi, kiedy to będzie. Pan Jezus wyraźnie mówi apostołom w Ewangelii, że nie wasza sprawa jest, żeby znać ten moment. To, to nie jest nasze zadanie, ani się domyślać, ani szukać, tylko mamy mieć nieustannie, już od dwóch tysięcy lat, cały czas postawę wyczekiwania Jezus jest z nami tu i teraz, a jednocześnie wyczekiwania na Jego przyjście ostateczne. Natomiast w momencie, kiedy w objawieniach Matka Boża mówi: Komunia święta tylko do ust, bo wszystko inne, każdy pójdzie do piekła, no to zdroworozsądkowy człowiek wie, że to są objawienia fałszywe. Jeżeli Matka Boża mówi, że szczepionki są od diabła i że to jest oznaczenie diabelskie, to, no to zdrowo patrzący człowiek i każdy ksiądz zdrowo patrzący Powie ci, że to, no to nie są objawienia prawdziwe. Już. Może nawet to już brzmi tak śmiesznie, że nawet nie powie, że to jest od diabła, bo tylko że to są jakieś powymyślane rzeczy. Oczywiście zawsze znajdzie się jeden czy drugi ksiądz, który będzie to popierał. Natomiast nie ma szans takie objawienie na potwierdzenie przez Kościół. Po prostu nie ma szans. Wiemy, jaki jest weryfikator. I to nie chodzi o to, czy się zakończą, czy kiedy się zakończą te objawienia, że nie można ocenić ich w trakcie, tylko wiemy, co będzie przykładane do weryfikacji. Jeżeli już na tym poziomie ta weryfikacja jest fałszywa, to takie objawienia należy odrzucić. Niestety te objawienia w internecie bardzo mocno kursują i miliony Polaków to oglądają. Miliony Polaków. Tworzy się jakiś nowy, jakiś nowy odłam Kościoła, który głosi dokładnie te same tezy, które głosił Luter w XVI wieku. To są te same tezy. Czyli nie Kościół, nie hierarchia. Oni się mylą, oni są w błędzie. Patrz na swoje serce, my jesteśmy Kościołem. To jest Luter. Tworzy się taka społeczność, która opuszcza Kościół katolicki. Świadomie wypowiada się z formułowaniami które są nie takie, jak jest nauczanie w tym momencie Kościoła, oficjalne nauczania Kościoła. To, że akurat w tej grupie osób będzie oddanie się Matce Bożej i pójście w kierunku, że Matka Boża nas uchroni, bo my się jej oddajemy w niewolę, jeżeli świadomie ktoś wybiera objawienie, które jest z góry widoczne jako fałszywe, ponieważ przykładając je do tego, co mówi Kościół, już widzimy fałsz, to no, na, naprawdę, zły jest sprytny i w tym no, Bóg chce naszego zbawienia i będzie robił wszystko. Natomiast tworzy się jakiś nowy kościół w kościele w Polsce i to jest kościół gdzieś internetowy, internetowych objawień yy, w internecie pokazywanych i argumenty, jak ktoś podaje, żebym posłuchał sobie, pisze do mnie, niech sobie ojciec posłucha tego objawienia w internecie. No, Panie Jezu, no ja chcę słuchać Kościoła, ja chcę słuchać Biblii, ja chcę słuchać Kościoła, ja chcę słuchać Ojca Świętego, który, którego a, Pan Jezus namaścił przez Piotra przez sukcesję, żeby był głową Kościoła, i nią jest, niezależnie co usłyszycie w objawieniach. Papież jest głową Kościoła i, i Kościół jest hierarchiczny. Jezus tak to zrobił. I właśnie po błędach, po ucieczkach, po zaparciu się. Na nowo tę hierarchię ustanawia i Piotrowi mówi: Ty będziesz tym, który pasie, Ty jesteś tym pierwszym. I, i tak jest zbudowany Kościół nie na ideał, idealnych ludziach, ale na naszej słabości, w której działa Duch Święty. Tworzy się jakaś społeczność, która ma innego pasterza niż Chrystus, papież, biskupi. Zupełnie poza tym. I mówiąc, że nasze serce to, to mówi i, i, i w naszym sercu jest głos Boży i matka Boża. I protestantyzm tylko z matką Bożą, z oddaniem się matce Bożej, ale nie uznający hierarchii kościelnej, po prostu odsuwający się. Ja jestem sumieniem i my jesteśmy razem jako wspólnota sumieniem, a nie głos Kościoła. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście byli mądrzy i ostrożni, dlatego że. Świadome, jeżeli ty słyszysz to, co, to, co piszecie w komentarzach, y, 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 świadome wypowiadanie się przeciwko Kościołowi i Kościół nie ma racji, Kościół źle skręca i, i, i wnioskujesz to z objawień i interpretacji, wybierając dalej te treści, wchodzisz w jakiś nowy Kościół. To już nie jest Kościół katolicki. Wchodzisz w jakiś odłam, który się tworzy w internecie. Kościele w Polsce, i tutaj trzeba być naprawdę mocno ostrożnym. Wracaj do Kościoła. Wracaj tam, gdzie jest Ojciec Święty, wracaj tam, gdzie jest Episkopat. To jest nasze miejsce. Teraz to nie znaczy, że ja się ze wszystkim zgadzam, że mi wszystko pasuje. Nie na tym polega Kościół, ale czymś innym jest budowanie jakiegoś zupełnie innego środowiska mówiącego, że Kościół po prostu skręca w diabelstwo, że to jest kierunek opętania, a takie są po prostu wasze sformułowania. Bądźcie bardzo ostrożni, do tego zachęcam. Komentujcie, komentarze niech idą, piszcie, jakie jest tutaj wasze zdanie. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. I zapraszam, żebyśmy pomodlili się tutaj teledyskiem poniżej, właśnie Maryj, Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Ty nas uczysz, jak mieć pokorne serce i być z Jezusem. Maryjo, chce zamieszkać z Tobą.